Siemanko, jestem Luzek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj myślę, że moglibyśmy zrobić Golfa MK2. Coś z niego zrobić, nie wiem jak się prowadzi. Nie wiem czy w ogóle jest dostępny w tej grze, bo nie sprawdzałem. I ktoś inny jeszcze napisał, że Luzek, czy ty się w ogóle nie myjesz, bo cały czas chodzisz w tej samej koszulce czarnej takiej na ramionczkach. To jest moja ulubiona koszulka, ale mam ich kilka i ogólnie zmieniam je sobie cały czas do nagrań. A tak na marginesie, żeby nie było, to wziąłem sobie dzisiaj inną koszulkę. O! Need for Speed! Koszulka Need for Speedowska! Dobra, patrzymy, szukamy go. On będzie gdzieś na końcu, bo to jest alfabetycznie. Tutaj jest Volkswagen. GTI. To jest... ale fajnie wygląda. Ale mogę go kupić sobie, spoko. Tu jest ten Golf. Nie wiem, czy o tego chodziło... A nie, tu jest ten MK2. Moment, czy ja kurczę już go... Ja go chyba mam, ja go wylosowałem. Ale ten mi się też podoba. Kurczę, no... Mam dylemat, chcę dzisiaj pojeździć tym Golfem. Właściwie jeden Golf był, Golf R właściwie. Ale to był nowszy, to się nie liczy. Wybierzemy sobie projekty, ten samochód kosztuje bezcen dosłownie. Fajne te malowania są, w ogóle jestem zaskoczony, że tak szybko się wczytały dzisiaj. Jakie malowania, damn it. Rusty. Wow. Niedużo tego jest. Myślałem, że będzie więcej. Ale to żółte wygląda spoko, tylko taki, nie wiem, no trochę za żółty jednak. Kurczę, ale... Nadajmy sobie takie coś. Okej? Petersburg. Okej, nie, jednak nie. Dajmy sobie... O, to mi się podoba. Niech będzie, spoko. Nawet tablicę rejestracyjną ktoś namalował. Fajnie, wybieramy. Ten jest okej. 4500 kredytów. Wow, nie wypłaca się chyba. Nie no, wypłaca się spokojnie. To co, to S2 czy to S1? Myślę, że to S1. Nie no, zobaczymy najpierw, w której klasie jest ten samochód, bo tak nawet nie spojrzałem. A to jest w ogóle... MK1. Volkswagen Golf, a nie MK2. Fajne malowanie mam sobie tutaj. Szyby są żółte. Leciutko. Ciekawe, czy też jak wejdziemy sobie... Kurde, jak zmienimy kamerę... O, nie. Jak zmienimy kamerę, to przednia szyba nie jest żółta. Aha, tutaj też nie jest żółta. Okej, dziwne to jest. No, a to jest też ciekawe, bo jak się spojrzy przez przednią szybę te boczne, no to one już nie są automatycznie żółte. Jak spojrzymy tak, no to już są żółte. To jest takie dziwne trochę. Tak czy inaczej, ten Golf wygląda kozacko. I bardzo mi się podoba jego tył. Naprawdę, tak klasycznie, ale wygląda to fajnie. Sorry, że się tak drapie po tym nosie, ale kurczę, strasznie mnie swędzi, naprawdę. Nie wiem, co się stało. Dobrze, ale bardzo mi się podoba ten Golf. Jest wolny, ale myślę, że możemy zrobić z niego potwora. I sorry, że nie wziąłem MK2, no ale ta MK1 bardziej mi się podoba. Dobra, i teraz tak, ja chyba tą MK2 mam tutaj w garażu nawet, bo pamiętam, że ja coś takiego wylosowałem kiedyś w Will Spinie. On powinien być na końcu. Jest... aha. I tu mam R-kę. No to nie, to mam tylko czwórkę Golfa. R32. Dobra, trudno, to dzisiaj tak myślę, że tego sobie porobimy. Automatyczne ulepszenia. Obecnie jest w klasie D. O shit. W klasie D znajduje się. No to jak damy go do klasy B, to chyba będzie w porządku. Nie można go dać do klasy S2. Czyli B to jest prawie, że max. Ach, ten Mercedes z miniaturki klasy A jest... Ach, cudowny. Dobra, klasa B. Kupujemy 31 tysięcy kredytów, czyli dużo więcej niż cena samochodu, kilkakrotnie więcej. Ale to nic. Ważne, że będzie teraz śmigał, powinien śmigać. Dobra, zerknijmy na ulepszenia. Najważniejsze są opony. Wiecie co, nie będę zmieniał tym razem napędu 4x4, bo nie. Mamy takie troszeczkę lepsze opony. Ja na to zawsze zwracam uwagę, bo... Bo tak, konwersja. Możemy wymienić silnik, możemy dolot zmienić. Zobaczmy, co się stanie. Możemy dać 1.6 Turbo Rally, taki silnik. Jakiś. Tutaj konwersja na RWD, AWD. Możemy zmienić. No nie wiem, jak tym samochodem będzie się jeździć. Tutaj mamy zainstalowane FWD, czyli napęd na przednie koła.
No i dolot możemy jeszcze sobie tutaj zamontować inny. A ja podejrzewam, że te części do osiągów są już tutaj wymaksowane. Mechanizm różnicowy dajmy sobie ten ostatni, bo to nam staty przez to nie zwiększają się. O, tutaj też możemy sobie to zawsze mniejsza waga przyda się. Układ przeniesienia napęd. No i tutaj tak, skrzynia biegów, no niestety mamy tutaj uliczną przekładnię tylko zamontowaną. Sprzęgło, tutaj nie trzeba nic robić. Prowadzenie, no i zobaczmy. Aha, czyli jest troszeczkę odciążony, to świetnie. I co do samych osiągów, tu bym... Nie, to nie to. Aha, o spoilerowanie, zobaczmy co my tutaj mamy do dyspozycji. A, takie coś, no nie, to słabo powiem szczerze. Tak mi się jaka ławka wielka. What the fuck. Trochę staty spadły. Zobaczymy jak się tym samochodem będzie jeździło, to przede wszystkim. No i taki zderzak, co w ogóle bez sensu. Tak, miałem sprawdzić jeszcze zawieszenie. No to tutaj, dobrze patrzyłem. Czy źle? Nie, tutaj jest zawieszenie. No i możemy go jeszcze bardziej obniżyć. Obniżony by był lepszy. I ja to tak zrobię. Damy to obniżenie. Będzie w klasie A, ale jeśli zamontujemy spoiler, ten z tyłu, to automatycznie będzie w klasie B. I ten spoiler no troszeczkę psuje ten kształt z tyłu. I wiem o tym, przepraszam, że tak zainstalowałem. No ale myślę, że jednak fajniej będzie. A zobaczymy, czy ten spoiler z przodu. No skoro już tego, to będziemy mieli regulację. Trochę gorsze osiągi, ale możemy coś jeszcze zainstalować do osiągów. Zobaczymy, co lepsze oponki nam dadzą. No i dupa, tutaj nic nie zrobimy. Szerokość opon nic nam z tyłu też nie da. Widziałem taki pojedynek Mini Cooper kontra Ford Mustang Boss z 69 roku. I ten Mustang miał te przednie koła. To był samochód wyścigowy, to nie był do driftu. On miał przednie koła tak pochylone strasznie. I ja się zastanawiałem, jak to mogłoby działać tutaj w Fordzie. Chodziło tam o to, żeby ten samochód lepiej spisywał się na pokonywaniu zakrętów, na przechodzeniu z jednego zakrętu do drugiego. No i chciałbym przetestować to tutaj. Co prawda Mustang miał napęd na tył, a Golf ma na przód, ale już kiedyś jechałem jakimś Golfem. Nie, to był Volkswagen. Kurde, jak on się nazywał? Corrado chyba. To był Volkswagen Corrado. Ja mu właśnie przerobiłem napęd. Możecie zobaczyć sobie ten odcinek. Przerobiłem mu z napędu na przód, przerobiłem mu na tył. Bardzo fajnie nim się jeździło wbrew pozorom. I... No tak, ale to znowu nie był Golf, no kurde, nie był to Volkswagen z tym swoim napędem, tak? A chcę teraz zostawić Golfa w takiej swojej naturze normalnej. Ustrzeliłem aż dwa samochody. Nieźle. Chcę, żeby był taki naturalny, chcę się nim nauczyć jeździć. Wiem, że będzie trochę podsterowny i będzie ciężko na zakrętach, ale może uda się, może coś z tego będzie. No. To jest na pewno Golf? To jest Volkswagen. Poważnie? To jest Rabbit? Ale wygląda jak Golf. Nie, dla mnie to jest Golf. Mi właśnie wygodniej mówić na niego Golf. Ale wygląda jak Golfie MK1, no nie? Ciekawe, nie, muszę przeczytać historię tego samochodu, bo tak cały czas myślałem, że to jest Golf, a on ma po prostu inną nazwę. Tak czy inaczej, no myślę, że bazową konstrukcją jest tutaj Golf, ale w jakimś stopniu ten samochód jest zmodyfikowany. Ja sobie o nim poczytam i może na początku następnego odcinka po prostu opowiem coś o tym wozie więcej. Teraz on jest taką moją zagadką, bo teraz patrzę, mówię Golf. Teraz patrzę, kurczę, inna nazwa. Nie wiem, nie znam się na tych klasykach, naprawdę. Nie wiem, jaką mają historię, jaką historię ze sobą kryją. Ale ten samochód wygląda fajnie, jeszcze tak zerknę na... What the fuck, jaki kosmos. Strasznie dziwnie te zegary wyglądają. No. Ale bardzo spoko, ogólnie samochód kształtem jest w porządku. Tak mi się wydaje, że troszeczkę chyba jest dłuższy od Golfa MK1.
Ale to może mi się tak wydawać. Nie wiem. Moi drodzy, lecimy sobie na mistrzostwa. Myślę, że coś tym golfem sobie ugramy dzisiaj. To jest golf po prostu, no. I tyle. Nie sprawdziłem, ile on osiągnie, jaką prędkość, ale to dopiero sprawdzimy sobie teraz, jak będziemy jechać w wycieczkę. To też jest fajne, tak sobie poćwiczyć przed jakąś tam większą jazdą. Okej, okay. I musimy wybrać chyba, nie wiem, czy tutaj się to wybiera, tę klasę mistrzostw. Tak, trzeba kontynuować wycieczkę. I teraz pojedziemy sobie tutaj, do San Giovanni. Dobra, i wybierzemy sobie... Kierujemy się do San Giovanni. Obecny samochód, hot hatch i... Czemu tu nie ma? To chyba ten będzie. Nikt nie może się równać z festiwalem Horizon pod względem różnorodności. Wciąż możesz wziąć udział w ponad 100 mistrzostwach i je wygrać. Za wygrane można kupować inne samochody i próbować nowych wyzwań. Cholera, no! Nie mogę tym jechać, bo ja już robiłem te mistrzostwa, już jestem tu najlepszy. Ech, szkoda. To nic, muszę wybrać jakieś inne. Zobaczymy, co nam tu gra proponuje. Ach. Nie fajnie, no myślałem, że się nim pościgam. Ale to nic nie szkodzi, pościgam się nim na multiku. Myślałem, że teraz się nim trochę pościgam, no. Szkoda. Dobra, tutaj mamy samochody w warsztacie, Retro Salons, ale Supercars. Ostatnio mieliśmy sobie właśnie takiego super samochoda. A zobaczmy jakiegoś hot hatcha. Co my tutaj możemy kupić? A szkoda mi, no kurczę, już tak się nastawiłem na tego Golfa. Albarta Punto Super Sport. Wow. Widziałem go, Nissan Juke Nismo. No, to jest kozak. Znaczy, samochód jest paskudny, nie podoba mi się. Ale kozaczy pod względem osiągów. Type R. Też widziałem Type R, ale bardziej hardkorowo stunigowaną. Acura. Alfa Romeo. Ojej, no wcale ten wybór nie jest jakiś hardkorowy, ale w ogóle Megankę bym wziął. To Clio jest, kurczę. John Cooper. Podoba mi się Renówka. Mazda Speed 3. Raczej odpada. Type R. Honda. Nie lubię tej Hondy. Ja siedziałem w niej. Tego modelu ogólnie. Jechałem, ale oczywiście w dużo bardziej ubogim pod względem osiągów modelu. Nie lubię w tym samochodzie tego, że ta deska rozdzielcza jest strasznie wysunięta do tyłu. Nie podoba mi się to. Te nowsze samochody właśnie mają to do siebie, że takie dziwne są jakieś. Źle się mi w nich siedzi, nie wiem jak wam. Oh shit, nie mogę... Oh, to jest dodatek. No dobra, ale Mini Cooper nie jest w dodatku, więc okej. No i zobaczymy, jakie tutaj projekty wymyślili gracze dla niego. Mam nadzieję, że się wczyta. Coś tutaj mamy. Fajne! Pojedziemy sobie miniaczem. Pewnie będzie ich dużo na tych zawodach. Ale on fajnie wygląda. Fajnie wygląda z zewnątrz ten miniacz. Co my tutaj możemy sobie... To malowanie jest w porządku. Albo to. Jest okej. Kurczę, no ale szkoda mi tego Golfa, no. Nie wiem w jakiej klasie sobie go zrobić. I też on ma chyba FWD. Ale chyba zrobimy go na 4 koła napęd, tak myślę. Myślę, że będzie pasowało do niego. No i mamy właściwie full opcję dostosowania tego samochodu. I jestem ciekawy, jak teraz będzie śmigał. Napęd naprzód ciągle. No i jedziemy. Rozpocząć tę akcję. Tak, napęd naprzód. No i co? Mamy tutaj jakieś zdjęcie do zrobienia. Dawaj zdjęcie. Vauxhall Corsa. Czyli inaczej Opel Corsa. Tylko, że Vauxhall jest chyba w Stanach Zjednoczonych. A w Europie mamy Opla. A jeszcze gdzie indziej mamy coś innego. Dobra, mniejsza. Mamy tutaj dużo mocy. Prawdopodobnie będzie trzeba trochę spuścić powietrze z przednich opon. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jak to jeździ. Może nie będzie tak źle. Na pewno będzie trzeba trochę się bawić z operowaniem gazu na zakrętach. No jak w każdym samochodzie. No, nie ma się co łudzić. Tutaj widzę, że
troszeczkę za luźno się ten samochód prowadzi, więc usztywnijmy nieco zawieszenie. I tak jak mówiłem, chciałbym się pobawić troszeczkę pochyłem kół. Nie wiem, czy to dobre aż tak będzie w moim wykonaniu, bo nie wiem, w którą stronę się tutaj te koła wychylają tak naprawdę. Zaraz powiem, o co chodzi. Tu widzę, że można troszeczkę przyspieszenie zwiększyć. To jest klasa A, tu niepotrzebne są duże prędkości, ale 254 km na godzinę to jest zdecydowanie za mało. 258? Coś, aha, no może te samochody w tej klasie tak więcej nie uzyskują. Dobrze, kąt pochylenia. Ujemne dodatnie. No i tutaj właśnie nie wiem, czy ujemne jest w tą stronę, czy w tą. Myślę, że dodatnie. Nie wiem, kuźwa, no. Zbieżność. Ja sprawdzę sobie teraz, popatrzymy na ten samochód, czy coś się zmieniło w tym ustawieniu kół, ale tak patrzę, że one są zupełnie takie, jak były. Chyba, że mi się coś... Nie, wydaje mi się, że może są troszeczkę do środka pochylone. Tak patrzę. Dawaj, pod słońce, ziomek. Ustaw się. No. No dobra, to spróbujmy teraz w drugą stronę. Teraz odkrywam, jak to działa dosłownie. Dobra. Ustawienie. Jeszcze raz. Teraz dajmy maksymalnie w tę stronę. Ujemne. Zobaczmy. O, a zmienia się jednak. Wow. Jednak się zmienia. Jest inaczej to koło pochylone. Super. No to dobra, to mamy teraz tak. Nigdy się tym nie bawiłem i zawsze chciałem zobaczyć, jak to działa w Fordzie. Teraz są bardziej tak skręcone do środka samochodu. No ciekawe, jak się takim samochodem teraz jeździ. Ale fajnie, że to jest w Fordzie pokazane. No wydaje mi się, że opony teraz w tym samochodzie będą się strasznie zdzierały. Jezus, ale ciężko się nim skręca. Strasznie ciężko. No, tam było napisane, że samochód teraz będzie bardziej stabilny ogólnie. Ale strasznie ciężko, no, strasznie ciężko się nim skręca. Dobra, więc to odpada. Jeszcze raz. Fajne to jest, można się tym kiedyś pobawić. Dobra. Dajmy tu 0 stopni. Ustawienie. Kurde, nie pochylenie. Zbieżność chodziło mi, Boże. Dajmy maksymalne pochylenie. Zbieżność. Myk na 0. O, tak. Spaliłem kapcia przy ruszaniu, to nie jest dobry znak. Trzeba będzie coś z tym zrobić może później. Ale zobaczmy teraz, jak sobie poradzi mój Mini Cooper po takim dostosowaniu lekkim. Wow, ale to kurczę, tunik bardzo dużo daje, naprawdę. Daje jeszcze chyba więcej niż te części, które do niego wsadzamy. Do tego samochodu. Bez kitu. Dobra. O, teraz te koła, teraz widzicie, nie? Te koła są pochylone. Może udało mi się zrobić tak samochód, żeby lepiej pokonywał te zakręty. Zobaczymy. Jestem ciekawy. Hot Hatch, San Giovanni. Pierwszy wyścig na 4. No i grzejemy. Zobaczymy, czy się uda wygrać. Nie wiem, jaki poziom przeciwnicy reprezentują. A to raczej nie jest pożądany efekt, że tak mi buksują koła. Robimy fotę, żeby od razu wszystkich zaliczyć. Tylko Nissana Juke'a mamy. Nismo do sfotografowania. Jedziemy dalej. Już nie ma co fotografować. No dobra. Okej, okay, na zakrętach sobie radzi, jeśli trochę puszczę gaz. To jest w porządku, trzymamy się za tą alfą. Ale ona coś... No kurczę, ten mi się tu wcisnął w paradę. Troszeczkę problem z przyspieszaniem jest, no. Nie ma co ukrywać. Źle podjechałem, teraz moja wina. Ale i tak Mini Cooper sobie poradził świetnie z tym zakrętem. Konkretny problem jest naprawdę przy przyspieszaniu. Myślę, że... Nie no, z tyłu nie ma co pochylać raczej. Tych kół. Ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Uff.
strasznie. Myślałem, że będzie taki bardziej responsywny. Troszeczkę usztywniłem te stabilizatory. Powinien sobie radzić. Wiecie co? Czy ja mogę go teraz? Teraz nie mogę tunigować. Musiałbym sobie... Aż! Cholera! Ja czuję, że ten docisk w tym samochodzie jest za duży. Jest za duży. Mam ostatnie miejsce. Idzie mi kiepsko tym samochodem. Ale to dlatego, że ja jestem przyzwyczajony w Fordzie do grania właśnie z samochodami z napędem albo na tył, albo na cztery koła. Takimi samochodami jak ten tutaj jeździ się troszeczkę inaczej jednak. No ja zawsze ten napęd jak miałem na przód, to zmieniałem na tył. Albo na cztery koła. No a tutaj jednak jest inna para kaloszy zupełnie. Może... Czy uda się tym Mini Cooperem wygrać mistrzostwa? To jest bardzo dobre pytanie. Na razie czuję tylko, że przyspieszenie mam kiepskie. I widzę, że skrzynię biegów na pewno będzie można jeszcze trochę podkręcić tak, aby te biegi były krótsze. I żebym szybciej osiągał wyższe prędkości. Mam nadzieję, że uda się tak zrobić. No tutaj... Ciężki taki kawałek, ale samochód jest stabilny, to trzeba mu przyznać. Jest stabilny i dość dobrze skręca. Brakuje mu przyspieszenia, więc będzie trzeba troszeczkę zmniejszyć docisk, żeby lepiej sobie radził na prostych. No jestem na siódmej pozycji, na ósmej pozycji. Prawdopodobnie skończę właśnie na tej. Nie jest to dobry wynik, troszeczkę się go wstydzę, ale tak naprawdę no... Wyszło jak wyszło i trudno się mówi. Damy sobie radę. Trudno ci będzie zajść wysoko z tej pozycji. Może warto byłoby zacząć od początku? Nie, co ty? Damy radę. Cały czas teraz pierwsze miejsce i wygram. Tylko właśnie, trzeba cały czas pierwsze miejsce zdobywać teraz, więc to nie będzie łatwe zadanie. 111 poziom. I trzeba dostosować ten samochód konkretnie teraz. Teraz trzeba zrobić z niego mistrza. Docisk jest zdecydowanie za duży. Pokonuje zakręty całkiem w porządku, ale to jest zdecydowanie za słabo, zdecydowanie za mało. My potrzebujemy szybciej, więcej, lepiej. O! Więc wbijamy sobie, nie tu, wbijamy sobie do tuningu i dostosujemy ten samochód jak trzeba. Troszeczkę zmniejszymy pochylenie. Dajmy powiedzmy 2 stopnie wystarczą. Stabilizatory są sztywne, troszeczkę może za sztywne, ale to nie ma w sumie znaczenia. Najważniejsza jest teraz aerodynamika. Ten docisk jest zdecydowanie za duży. Troszeczkę go zmniejszymy. Skrzynia biegów. Tu możemy przyspieszenie zwiększyć do... Nie, 220 to trochę za mała prędkość maksymalna. 250 to by było w porządku, 233... 246, dobra, tyle wystarczy, powinno, zobaczymy. Aerodynamika jest zmniejszona, przejdziemy się kawałek, zobaczymy jak się tym samochodem teraz jeździ. Opony, ciśnienie w oponach, no już jest wystarczająco niskie, więc... Więc nie powinienem tutaj nic zmieniać. No i dobra, zrobiliśmy tak, że docisk jest teraz mniejszy, więc samochód powinien mieć lepsze przyspieszenie. Także za sprawą tego, że podkręciliśmy trochę skrzynię biegów, skróciliśmy biegi, więc szybciej powinien prędkość maksymalną osiągać. Problem powinien pojawić się w stabilności samochodu. Będzie to wyzwanie, aby przejechać ten wyścig bardzo dobrze. Jestem ciekawy, czy udało się z tego miniacza zrobić coś, co pozwoli mi wygrać. Troszeczkę go przerobiłem, biorąc pod uwagę wszystkie te wady, które sobie wymieniłem. Okej, i rozpoczynamy. Aj, trochę za mocno skopciłem. Dobra, robimy zdjęcia, bo widzę, że tutaj Mazdy chcą zrobić sobie ze mną selfie chyba. Nie, Clio i Mazda. O, proszę. Właśnie chciałem mieć tą Cliówkę, ale no niestety była zablokowana. Szkoda. Szkoda mi też tego Golfa, no. Chciałem Golfa przerobić.
Ale no trudno. Dobra, grzejemy. Na razie zostałem z tyłu. Nie podoba mi się to. Trzeba tu podgonić paru typków. Na zakrętach powinno być trudniej, więc trzeba się mieć na baczności. Ale słuchajcie, nie jest tak źle. Naprawdę sobie poradziłem z tym zakrętem, a myślałem, że już będzie po mnie. Tu trochę skrócimy. Ten wyścig jest taki, że jest sporo takich skrótów, gdzie można bardzo dużo czasu zyskać. Za sprawą tego, że no ci przeciwnicy tutaj, oni bardzo zwalniają na zakrętach i w tych właśnie miejscach. Oj, tu troszeczkę źle zjechałem. Troszeczkę za mocno chciałem ugrać na tym zakręcie i ten się tu wpycha. O ty dziadu, nie ma wpychania się, wyjazd. No i się wpychają gnoje, no. I gdzie mi zasłaniasz drogę? Nie widzisz, że ja mam słabszy samochód? Dobra, szósta pozycja. No niestety to jest sprint. Myślałem, że to są okrążenia. Nieważne. Trzeba gonić tam czołówkę. Ten się strasznie wepchał. Ja chyba też się zacznę wpychać. No to jest nie fair. Dobra, trzymamy się tej Hondy. Trochę przyhamuję. Ależ, kurczę, ładnie zjadł ten zakręt. To mi się podobało. Naprawdę, ten samochód zrobił teraz robotę. Piękną. Wow! Miniacz naprawdę pokazał na tym zakręcie, co potrafi. A teraz tą kliówę trzeba zjeść. Fuck! Widzicie, jaki ramer cholerny? Ha? Clio cholerny, no. Jak się ramuje, głupek. Dobra, ale wow. Tym miniaczem jedzie się teraz naprawdę w porządku. Jestem zaskoczony. To jest rutyna, nie przejmuj się tym, że ja mówię, że coś super się jeździ czymś i nagle bam, to jest rutyna na moim kanale, tak zawsze jest. Tak czy inaczej, pochylenie kół chyba coś dało. Będzie trzeba to przetestować jeszcze w innych samochodach, ale jeśli tak, to będę się częściej tym bał i w Fordzie, bo to naprawdę czuję, że to robi robotę, ale nie wiem, czy to na 100% to, bo dopiero tą funkcją, czy tym rodzajem tuningu zacząłem się bawić tutaj w Fordzie. I będzie trzeba to jeszcze dokładniej zbadać. Tak czy inaczej, naprawdę tym miniaczem jedzie się w porządku. Mimo, że przeważnie samochodami z napędem naprzód zawsze jechało mi się źle. A tutaj, kurczę, ten samochód robi robotę. I zmniejszenie docisku naprawdę to była dobra decyzja. Myślałem, że będzie gorzej się ten samochód prowadził, że będzie się dużo gorzej prowadził. Coś ty. Prowadzi się prawie, że tak samo. Naprawdę bardzo spoko jedzie. Możemy sobie bez problemu skracać, cały czas mam panowanie nad tym autem. Bezproblemowe, lepsze przyspieszenie za sprawą nieco mniejszego docisku. I proszę bardzo, był to przepis... O! Ale mnie wyprzedził gnój! Już chciałem powiedzieć, że był to przepis na sukces. Możesz nad tym popracować. A akurat to był koleś, który jest pierwszy w generalce, ale bardzo podskoczyłem ogólnie w tych zawodach. Moim miniaczem? Świetnie! Okej. Okay. I go. Zaskoczył mnie. Nie wiedziałem, że mnie tak podgoni gnojek jeden. Ale co tam, no. I tak poszło mi super. Jestem zaskoczony naprawdę tym tuningiem teraz. Tutaj bliżej mam tych zawodów, więc pojedziemy sobie. Trzeba zawrócić. Ha! Samochody z napędem naprzód właśnie mają to do siebie, że bardzo fajnie się odwracają. Można robić jakiś fajny odwrót. Po prostu cofając. Cholera! No, ale... jestem zaskoczony. Naprawdę jestem dumny, dumny z tego samochodu. Jestem bardzo. To jest duma. Zobaczymy, jak się spisuje na prostych. No tutaj prędkość maksymalna nie będzie jakaś tam... niesamowita, po prostu 250 km na godzinę to jest max. Ale rzeczywiście w hot hatch nie musimy osiągać jakichś wielkich prędkości. W tej klasie mój miniacz daje sobie radę. Wow! Tak gówniano wszedłem w ten zakręt i udało mi się go pokonać bez wypadania z drogi. Niesamowite. Super sprawa. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj. I teraz będziemy jechać w nocy. Na szczęście nie pada deszcz. To jest duży plus. Nie wiem właśnie, czy ten Juke Nismo, czy on nie ma napędu na 4 koła. Trzeba by było to zbadać. Zobaczyć może w salonie, gdzie się kupuje samochody. Tam jest napisane, który samochód na co napęd ma.
No i dobra, tu na starcie mnie zostawiają z tyłu, ale mój samochodzik pokazuje dopiero co potrafi w późniejszych etapach wyścigu na zakrętach. Bo jest świetny do zakrętu. Dobra. I łapiemy się do tunelu. Wow, już prawie prędkość maksymalną osiągnąłem, ale zobaczcie, że prędkość tak gdzieś koło 200 km na godzinę wystarcza mi, aby podgonić tych frajerów z przodu. Ja się teraz nie bawię, ja lecę normalnie na nich i spycham jak się da, bo oni na pewno by się nie czaili. Ale miniacz jest strasznie responsywny, ja teraz skręcam szybko z lewej na prawą i nic się nie dzieje, samochodu nie zarzuca, a jednocześnie no super się nim skręca, no co wam mogę powiedzieć, jest ekstra. Ciekawe jak będzie przy hamowaniu nas, przy skręcaniu. No, jestem w szoku. Teraz zahamowałem hamulcem nożnym, nie ręcznym. Hamulcem nożnym przy skręcaniu i samochód naprawdę zachował się świetnie. Większość samochodów to by była masakra, no. Pojechałby prosto, na przykład samochód z napędem na tył pojechałby sobie prosto, ale nie miniasz, miniasz dalej skręca. To może nie do końca jest tak, że akurat ten samochód taki jest, tylko też kwestia tego tuningu jakiegoś tam wykwintnego. Okej. Idzie naprawdę, ten samochód teraz idzie. No, widzicie, że start nie jest w nim zbyt dobry i tak czuję, że ktoś tam z tyłu może mnie podgonić w każdej chwili, dlatego trzeba się mieć na baczności jednak na zakrętach. Auto jest świetne. Nie dać się wyprzedzić, to jest najważniejsze. No trzeba by było zdobyć teraz drugą pozycję, to jest przedostatni wyścig. Więc jedynka jest wskazana. No i tutaj troszeczkę skusiłem. Za duża prędkość, a ten zakręt był za ostry, więc trzeba już będzie wcześniej redukować. Dość mocno hamowałem, tam chyba zaświecił się ABS. No, trochę za wcześnie gazu dodałem i troszeczkę straciłem trakcję, ale nie było to aż na tyle dotkliwe, żebym musiał powracać, tak? Tutaj mnie ktoś dogania, Mazda Speed 3. Próbuję coś tutaj uwalczyć, bardzo fajnie zaatakowała. Trzyma się w tunelu za mną, ale ja się tak łatwo nie dam. No i dobra, tutaj będzie zakręt dość hardkorowy, może się uda go pokonać. Jakżeż nie! Pięknie! Super. Ale jestem w szoku, bo myślałem, że nie pokonam tego zakrętu dobrze, a jednak miniacz sobie poradził. Błąd był tylko mój, że przywaliłem w ten samochód, mogłem troszeczkę więcej prędkości wytracić. Dobra, i w generalce już jestem pierwszy, ludzie! A ten koleś mówił mi, no to może lepiej zacząć od początku. Sam zaczynaj od początku, koleś. Ja sobie stunigowałem mojego miniacza i proszę, zupełnie inaczej się prowadzi. Ale naprawdę, ten tuning dużo daje. Bardzo dużo daje. Lubię ten projekt, jest super. Dużo daje ten tuning osiągów później. Nie mówię o tuningu tym takim ulepszaniu, tak? Tylko dostosowywaniu samochodu. To jest super. Tu mam jakiegoś kolesia, który chce mi dać dużo punktów, jeśli z nim wygram. Wyprzedźmy go. Zawsze łapię takie okazje. Bo to dużo kasy tam chyba po 40, po 60 tysięcy to różnie tam wpada. Zależy też jaki masz poziom trudności ustawiony w grze. Dawajcie. O, też miniacz, proszę bardzo. Klasa A. Mam spore szanse. Mamy w tej samej klasie samochód. Ale profesjonalny Drivatar jest ciężki do wyprzedzenia. O, man, co on zrobił? Pojechał w ogóle w odwrotną stronę. Jedzie chyba wzdłuż murka i próbuje wyjechać na tą drogę tam gdzieś. No cholera, jak on to zrobił? Ale można tu cofać. Nawet tutaj, w jeździe dowolnej, super. Tylko, że też za dużo to ja tutaj nie pocofam. No tutaj mogę najwyżej. Za dużo to ja nie pocofam, ale może uda się jeszcze go jakoś podgonić. On też gdzieś tam się rozwala w tych drzewach, bo tu są same drzewa, tu są lasy. Cholera, jedziesz! No i dupa. Jak on to w ogóle w drugą stronę? Ale zobaczcie jaki głupi murek, co on tu robi w ogóle? Niewidzialna ściana. Dobra, pojechał chyba tym shooterem gdzieś tutaj. No jak on się nie rozwali, no?
Chyba właśnie tu pojechał. Dobra, trudno. Ja chcę go jeszcze dogonić i zgarnąć te jego punkty. Mogłem już jechać tą normalną drogą, mimo że też bym dojechał szybciej. Cholera! Nic nie widać. Oni mają przewagę, bo on ma w oczach jakieś ten... jakieś skanery i on widzi, gdzie nie jechać. Dobra. Jedziemy przez las. To jest moja jedyna szansa na wygraną. I wkraczam do akcji! Patrzcie na to! Zaraz się okaże, że wygram. The fuck! Ja już myślałem, że jestem skazany na przegraną, naprawdę. A koleś zaczął na rondzie normalnie jechać. Po co? Yeah! Udało się. 57 tysięcy kredytów to jest dużo. No i dobra. Zaczynamy chyba ostatni wyścig. On jest offroadowy? Tak wyglądało na miniaturce chyba. Zaczynamy. Dam sobie radę z moim kuperkiem. Wygraj następny wyścig i mistrzostwa są twoje. Dawaj mi kuper. No, zostawili mnie z tyłu. No niestety ten start. Dobra. Jestem 10, to bardzo źle. No trzeba podskoczyć troszeczkę, ale spokojnie. Zaraz tutaj ogarniemy. Hej, wow. Ach, zarzuciło mnie troszeczkę. Myślę, że ja mam teraz za sztywno, za twardo zawieszenie ustawione. Dlatego samochodzik tak niedobrze sobie radzi na tych wybojach. Ciężko się nim skręca po prostu. W tym jest problem. Na wybojach oczywiście, bo na asfalcie to jest kozak. Nie ma opcji, żebym jakiś tutaj zostawił na asfalcie. Dlatego ja powinienem właśnie więcej walczyć tu na asfalcie i więcej tutaj atakować. Dlatego, że to jest moje podwórko, moja piaskownica. I oni nie mają tu ze mną żadnych szans. Na zakrętach mogą mi tylko pogwizdać. Patrzcie, co się dzieje na zakrętach. No po prostu ten Mini Cooper połyka te zakręty jak chce. Tutaj jeszcze ktoś do zdjęcia będzie. O cholera. Będę musiał cofnąć, trudno. Tu jest do zdjęcia, dlaczego się zatrzymałem? Dlatego, że to jest 300 samochód, jaki zrobiłem. I 100 tysięcy kredytów dostałem za zrobienie tego zdjęcia, dlatego warto było się zatrzymać na chwilę. I niestety będzie trzeba cofnąć, bo jadę za szybko. O! Na szczęście w Fordzie można sobie fajnie cofać. No trochę za daleko mnie cofnęło, ale to nic. Dobra. Wow. No i super, 100 tysięcy kredytów zdobyłem za jedno zdjęcie. Chciałbym tak w rzeczywistości 100 tysięcy złotych za jedno głupie zdjęcie dostać. No, są i takie zdjęcia. Niektórzy z tego na przykład żyją, że robią jakieś ciekawe zdjęcia. Nie wiem, jakieś paparazzi albo coś. Przydają je gazetom i mają forsę. Sposób na życie. Tutaj troszeczkę źle pojechałem. Tu mamy jeszcze jedno okrążenie, żeby się popisać, dlatego nie ma co cofać za bardzo. Można walczyć dalej, ale nie jestem zadowolony z tego okrążenia, z tego przejazdu. No, to też troszeczkę mnie to zdjęcie rozkojarzyło i ten nagły przypływ gotówki w grze. Ale świetnie sobie ten miniacz radzi na zakrętach, naprawdę. Zobaczcie, jak ja doganiam te drive-atary, gdy wchodzę w zakręt. A ten się nakrzycia, no i jak on tak zahamował? Ja jestem ciekawy, jak on tak zahamował. Jasne, już chcę to widzieć. Jedzie sobie, no normalnie skręca kołami, hamuje i zatrzymuje się i nagle już jest z przodu, o, bez żadnego niczego. Dobra, wyprzedzamy to gówno tutaj. Rzuciło strasznie. Dobra, chłopie, jedziesz w murek. No i pojechałem w murek. Ta dziadzina mnie wyprzedziła, to jest ostatnie okrążenie. Więc troszeczkę ryzykuję, że sobie nie zrobiłem teraz powrotu. No ale może mam jeszcze szansę, czuję, że mam szansę jej dogonić. Warto się trzymać w strumieniu. Zatem tutaj z przodu, to jest chyba Honda albo Acura. Teraz się rozstrzygają ostatnie metry tego wyścigu. Teraz się tak naprawdę rozstrzygnie, czy wygram, czy nie. Doganiam Renówkę, ale nie wiem, czy to jest najlepszy koleś, czy nie. Mam szansę jeszcze wygrać te zawody. Druga pozycja, 16 punktów. Grałem. Stary,
wygrałeś kolejne mistrzostwa. Więc tak wygląda miniacz. Nagroda 25 tysięcy kredytów za jakiś tam poziom klubu. Stunigowany miniacz z tym spoilerem. Świetny tunik, naprawdę udał mi się. Nie spodziewałem się, że dam radę jeszcze coś z niego zrobić, skoro no, nie wyszło mi najlepiej. Przyznaję się bez bicia, nie wyszło mi najlepiej to na początku z tym tuningiem, ale później po dostosowaniu naprawdę udało się z niego zrobić kozaka. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Ze środka no, samochód wygląda bardzo, bardzo klasycznie. I fajnie wygląda. Klasycznie fajnie, ale no zdecydowanie fajnie wygląda na zewnątrz. Szkoda troszeczkę, że w GTA nie mamy czegoś takiego, że nie